Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 11. Informacje przewodniczących komisji problemowych. Kto z Państwa przewodniczących komisji problemowych? Pan Michał Franczyk się zgłasza, potem Pani Zofia Żakowska, potem Pan Wiktor Dysiu. Pan Michał Franczyk, proszę bardzo. Chciałbym powołać Państwa, przede wszystkim, żeby Państwo przekazali mieszkańcom informacje o wyłożeniu dwóch planów. Mianowicie od 7 stycznia, czyli już od 3 dni do 4 lutego jest wyłożenie planu Stare Czyżyny, to jest ponowne wyłożenie. I również Czyżyny Bal Startowy, wyłożenie dopiero zaczyna się 31 stycznia i trwać będzie do 28 lutego. Komisja Zagospodarowania na razie się nie odbyła w tym miesiącu, dlatego zostało to przeniesione na 22 stycznia, abyśmy mogli się pochylić nad oboma planami i jakieś poprawki przygotować. Plan Czyżyny Bal Startowy już jest w Radzie Dzielnicy dostępny w wersji papierowej, jak będzie Stare Czyżyny, ja również Państwa poinformuję. Dziękuję bardzo Panie Michale. Ja przy tej okazji prosiłbym też o przygotowanie o takich ogłoszeń dla mieszkańców na tablicach prawa kaźmiańskiego, o to, żeby takie tablice, takie ogłoszenia się znalazły, żeby mieszkańcy mieli wiadomość, że jest takie wyłożenie, żeby mogli zgłaszać wnioski. Bardzo proszę Pana Marka Ziemiańskiego, a następnie komisję promocji o to, żeby odpowiednio rozprowadzić. Również myślę, że wekół Krzyży to, no, to nie zdążymy, ale w głosie taką informację zamieścimy i na stronie internetowej też tutaj bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, potem Pani Zofia Żakowska. Proszę. 4 stycznia byłam delegowana w sprawie odcięcia tej gałęzi. Drodzy Państwo, sesja trwa. Drzewa przy bloku 3, to znaczy vis-a-vis klatka 5 na osiedlu drugiego punktu leczniczego. Przyszedł przedstawiciel z ZIKIT-u i dwie panie ze spółdzielni mieszkaniowej, które stwierdziły, że one nie mogą podjąć decyzji w sprawie podcięcia drzewa. Ja mówię, no to panie są niekompetentne, to po co panie przyszły? Takie pytanie się nasuwa. Ale wreszcie po jakichś kłótniach różnych doszliśmy do tego, że ten pan z ZIKIT-u podjął decyzję, że on, że ZIKIT wytnie 4 drzewa. Jedno jest takie starsze trochę i to jest owocowe drzewo. Przy czym 3 to są samosiewki, takie małe. I jeszcze trzewy. Także do tego stopnia wytnie, że będzie można tam zrobić 2 zatoki parkingowe, bo ten grunt należy do gminy. Także zwracam się do Państwa z prośbą o to wykonanie zatok parkingowych ze względu na to, że ludzie stawiają samochody na jezdni i to zasłania widoczność, także przy tym przejściu, także można naprawdę wpaść pod samochód. Także to jest kolejna sprawa, a postawiłam wniosek, żeby spółdzielnia podcięła jednak trochę gałęzi od strony południowo-wschodniej tego drzewa ich, bo to jest drzewo wieloletnie, wyciąć się go nie da, zresztą nie ma takiej potrzeby. Jeżeli trochę się gałęzi przytnie, to widoczność będzie dobra i wytnie się jeszcze te drzewa, które ZIKIT zobowiązał się wyciąć. To jest jedna sprawa. Teraz z bieżącego przeglądu ogródków. To chciałam powiedzieć, że w ogródku jordanowskim przy Adamku ukradli 2 elementy ogrodzenia. To znaczy ukradli, wycięli. To jest wandalizm po prostu. Wycięli. To jest bardzo delikatne ogrodzenie. Taka siateczka bardzo delikatna. No i wciąż uzupełniają ci z bieżącego utrzymania, ale to... Ja nie wiem, ja proponowałam, żeby tego nie usuwać po prostu. Znaczy może na tyle usunąć, żeby nie stanowiło zagrożenia, ale jeżeli my stale będziemy dawać nowe elementy, to oni będą na złość nam wycinać. Także myślę, że nie wiem już, co z tym zrobić. Pani Agnieszka Chodurek proponowała, żeby nowe ogrodzenie zrobić z prętów, no ale nie będziemy przecież jednego ogródka co roku grodzić, bo to jednak około 20 tysięcy kosztowało i w tej chwili mamy naprawdę bardzo dużo innych potrzeb. Poza tym na Wężyka ukradli nam bramkę w ogródku. To tam jest trwałe ogrodzenie, ale to chyba już z wolniarzem. Tak myślę, nie wiem.
się pochylimy na zarządzie i myślę, że musimy się spotkać ze Strażą Miejską, z Policją, żeby faktycznie tutaj jakoś częściej zadomowały pobytki od teraz. No bo faktycznie problem zamiarzy jest to poważniejszy problem, bo to niestety... Panowie, dla jego utrzymania trzeba... Może po 7-8 butelek nieraz po nocy. Tak, tak. Tam jest też chuligaństwo. I taki jest... Nie wiem, co to jest za blok, bo tu koleżanki twierdzą, że chyba socjalny. Ale jeżeli 7 wiader zebrał śmieci po Sylwestrze chyba, no to myślę, że Wiedra niszczy. Drodzy Państwo, teraz przymierają wody. Pani Zofia Ziarkowska, drodzy Państwo, Pani Zofia Ziarkowska. A ja mam słaby głos. Nie gadajcie teraz, bo chciałam spytać. Serdecznie dziękuję panie przewodniczący za interwencję w sprawie tego kółka, o które prosiłam drugi rok, dosłownie, to już wstyd, żeby wciąż nie było pieniędzy, na różne inne rzeczy są pieniądze, na to kółko nie było przy Marii Dąbrowskiej, bo jeżeli przy Marii Dąbrowskiej jest coś potrzebne, to muszę stwierdzić, że jest taka niechęć wielka do tego ogródka, nie wiem dlaczego, czym podyktowana, ale po prostu nic się tam nie da zrobić. Nawet za 200 zł kółka, bo to kółko nie będzie 600 zł kosztowało, tylko 200. Ale ja musiałam blisko 2 lata prosić o to, żeby zawiesili, bo ktoś ukradł to kółko, ono było ze stali niedzewnej, a spawanie kółka jest po prostu stara niebezpieczeństwo, bo jak się coś komuś stało, no to rzeczywiście ci z bieżącego utrzymania oni go odpowiadali. I teraz ten pan, który prowadzi bieżące utrzymanie, zawiózł to do producenta i będzie zawieszony, i on pytał o cenę, powiedzieli mu tam, że to 200 zł ma kosztować. No ja mam jeszcze wiele innych, bo w tej chwili bardzo, bardzo chciałabym, żeby w tym roku ruszyła sprawa dokończenia tego ogródka. Przecież on był planowany na lata 2007-2008. Tutaj siedzi pan radny Woźniakiewicz, który był wtedy przewodniczącym i tak zaplanował ten ogródek i on do tej pory jest niewykończony. Więc ja bym bardzo prosiła, żeby wreszcie go wykończyć, no bo przecież już jest 2013. Panie radny, sprawa jest taka, że ja występowałam do prezydenta miasta, do dwóch klubów radnych, PiS-u i Platformy. Do posłanki występowałam, która interweniowała prezydenta. Do dyrektora ZIP-u pisałam pisma o wsparcie budżetowe dla dzielnicy. No, dostał pieniądze, ale tam na boisko przy ZOZ-14. Ja nie twierdzę, że to był zły krok z pana strony. Wszędzie są ludzie, wszędzie są potrzebujący. Tam też potrzebne było to boisko. Tylko, że powinien pan był jeszcze jako przewodniczący ten ogródek wybudować, ponieważ ja naprawdę włożyłam bardzo dużo trudu, zachodu, bardzo dużo się starałam o to, żeby te środki budżetowe były. A ja w tej chwili muszę żebrać o kółkę za 200 zł. I pan, no naprawdę, to by... Nie da się opisać tego wszystkiego. Już nie mówiąc o tym, proszę Państwa, że mieszkańcy bloku, którego nie było, jak dostaliśmy ten grunt w 2006 roku, nie było tego bloku. W tej chwili oni się wprowadzili do i oni chcieliby, żeby ten ogródek zniknął, a nie pomagają w zakończeniu budowy, tylko w przeniesieniu urządzeń, bo im tam urządzenia piszczą, bo im się coś dzieje, no w ogóle przeszkadza im ten ogródek. No ale po co oni kupili te mieszkania przy ogródku? Przecież ogródek był. Były urządzenia, prawda? Ogródek jest wybudowany zgodnie z projektem. Coś ci się dzieje, Bożenko? Mdlejesz? Jeśli chodzi o ogródek, tak. Nie miałem do czego. Drodzy Państwo, teraz zgłaszała się pani Ania Moksa. Zanotowali tak, że będzie pani zeszła na zarządzie te sprawy, o których pani mówiła, poruszyć.
Pani Ania, ja mam taką prośbę w imieniu mieszkańców Czyżyn, żeby Rada, Zarząd wystąpił do Poczty Polskiej z taką prośbą, ponieważ mieszkańcy no, tego trójkąta, ten Moskiewicz tak nazywam, mojego rejonu, odbierają listy polecone na osiedlu drugiego pułku, a paczki odbieramy na osiedlu kolorowym albo na domu. A listy polecone na Poczcie Głównej, nie? Nie, to nie poważna sprawa. Znaczy nie. Czyżyn można powiedzieć, bo na drugiego pułku. Mam prośbę, żeby pani dała Ali znać, o których mieszkańcach... Jakich ulic? Tak, jaka ulic, chodzi, jakie mają tam te rejonowe poczty i będziemy występować do tego. Pan Zbigniew Urmaniec. Skorygować przynajmniej jedno miejsce. Panie Przewodniczący, ja chciałem zapytać, bo zbliżają się ferie, jak wygląda sprawa ze szkoleniami dla pań z samoobrony, które miałem, że tak powiem, przyobiecane. I druga sprawa, to Paweł zgłaszał na dyżurzeniu mieszkaniec, że na z ulicy Stelasa Ludzkiego wjeżdżają dalej samochody ciężarowe na pas startowy, mimo znaku tonażu, który został zmieniony, no i tym samym niszczą dalej nam drogę, chciałem zapytać. Twierdzą podobno, że mają zezwolenie. To tutaj pan był w stanie to sprawdzić. A także samoobrona to tak. Na pierwsze. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o ten drugi temat, to my występujemy do Zikitu, też do Straży Miejskiej informujemy. Natomiast z tego, co dostajemy odpowiedzi, wynika, że problemu nie ma. Natomiast każde takie zgłoszenie, które otrzymujemy, przekazujemy do odpowiednich służb. Chyba teraz też jakieś pismo nie wychodziło, bo przygotowaliśmy, także tutaj interweniujemy na bieżąco. Natomiast no, nawet był taki przez moment, był taki pomysł, który został częściowo zrealizowany, że Marek tam robił zdjęcia i przesyłał, natomiast no, ostatecznie tak bez efektu. No czekamy. Występujemy do służb, czekamy na interwencję. Jest to na żołnierzu. Jest to na żołnierzu. I to tym razem nie dotyczy powiatu Budimetsu, tylko tej nowej inwestycji. Znaczy, w przypadku jest tak. Także pilujemy, to interweniujemy. Natomiast jeżeli chodzi o samoobronę, no to ja myślę, że faktycznie nie jest. Znaczy to było ferie robione. Dobry moment, żeby porozmawiać na ten temat. Ja bym prosił pana Marka Zimeńskiego i ciebie, Zbyszku, żebyście porozmawiali z panem Pytlakiem, który prowadził zajęcia do tej pory. No i byśmy się faktycznie zastanowili nad ogłoszeniem naboru do samoobrony. W ferie już nie zmieścimy te sprawy, bo nie wiem, ale po feriach kobiety też mogą się czuć bezpiecznie, więc... Dobrze, drodzy Państwo, przewodniczący Komisji Praworządności teraz mówił, teraz przewodniczący Komisji do Spraw Współpracy z organizacjami pozarządowymi i tych stowarzyszeniami. Dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj mieliśmy spotkanie komisji i podjęliśmy decyzję o tym, że chcielibyśmy, aby celem w tym roku było dla nas to, by przy szkołach rodzice zostali poinformowani o tym, jakie możliwości daje im właśnie stowarzyszenie przy szkole. Mówiliśmy o tym, to może dla szkoły znaczy więcej, nie będę tego już powiadał i powtarzał. Natomiast chciałbym, by Państwo o tym wiedzieli i chciałbym także się spotkać z nauczycielami ze szkół, którzy są radnymi, tak byśmy też mogli o szczegółach też porozmawiać. Dziękuję bardzo panie Witoldzie. Czy w punkcie informacji przewodniczących Komisji Problemowej jeszcze jakieś zgłoszenia są?